Witam bardzo serdecznie, z tej strony KL209, witam oczywiście w kolejnych poradach ogrodniczych, oczywiście KL-a. Dzisiaj, no cóż, materiał o nawozach, tak? Materiał o nawozach po dłuższym czasie i tak dalej. Był przegląd roślin na maj, teraz jest materiał o nawozach. Jakich praktycznie nawozów używam? No oczywiście tu mamy nawóz też do storczyków, do pelargonii, do wszystkiego, praktycznie kwiatów, do skrzydła kwiatów, do wszystkiego. I tu jak widzimy mamy z wody ryżowej taki nawóz zrobiłem. Z ryżu po prostu. Gotowałem po prostu ryż, wlałem wodę, przefiltrowałem z ryżu i mamy nawóz bardzo dobry z ryżu białego. Oczywiście tu oczywiście polecam biały ryż, a potem parabol. Też bardzo dobry nawóz. Tu mamy kolejny nawóz, który jest z płatków owsianych. Z płatków owsianych, też bardzo dobry nawóz. Też polecam. Tu mamy z mandarynek nawóz i z pomarańczy, tam z czegoś innego. Tu mamy nawóz rozcieńczony, czyli ten do roślin zielonych, który już po prostu jest pusty, skończył się. Tu mamy przeciwgrzybowy nawóz, przeciwgrzybowy, przeciw chorobom i tak dalej. Już jest troszkę przefiltrowany, dlatego będę musiał go przefiltrować i dać, żeby popryskać, tak? I tu jest przeciw chorobom, wszystko, dlatego będę musiał teraz prysnąć, żeby to tak mniej więcej nie wyglądało tak. On obecnie jest z kurkumy i drożdży, także polecam. Z tych wszystkich nawozów, których ja używam, to jest oczywiście ten tutaj ryżowy, no i oczywiście ten na bazie drożdży i koncentratu pomidorowego. Także ten, jeśli chodzi o koncentrat pomidorowy i o drożdże, to jest tak zwana bomba, taka bomba na kwiaty, na pelargonie, na różnego typu kwiaty, że powiem wam widzowie, że po prostu to się w głowie nie mieści. Tu mamy oczywiście też nawóz tak zwany z banana. Tak, ze skórki od banana. Nie wiem, czy jeszcze mogę wam jakieś nawozy pokazać. Myślę, że tak. Myślę, że tak. I tu oczywiście przechodzimy do szafki. Przechodzimy do szafki i tam już resztę nawozów, czyli praktycznie skrzyp, białko do pelargonii, do banana, skrzyp i z tych skorupek jajek, czyli magnezowy nawóz też jest. I do kaktusów też jest. Także tyle, jeżeli chodzi o nawozy. Mam nadzieję, że wszystko mniej więcej wiecie co i jak. Jakby co, zapraszam oczywiście do sekcji komentarzy w razie jakichkolwiek pytań. No i oczywiście też zapraszam również do obserwacji. No i cóż, widzimy się, myślę, że za parę dni, a potem się widzimy w ogrodzie, czyli od 1 do 6 czerwca. Aha, i jeszcze tak na samo koniec, przypominam, że w poniedziałek 6 czerwca kończy się ten konkurs. No niestety nie dobyliśmy do 18K. Nie dobyliśmy do 18K, jest oczywiście 10,1K obserwacji. Za to oczywiście bardzo dziękuję. Miało dojść do 18K, no niestety nie doszło, ale no szkoda, chociaż ten 1K doszedł, ale no cóż, no czasami tak bywa, że nie zawsze to się tam święci, ale może kiedyś dojdziemy do tego 18K i będzie jakoś w miarę możliwości jak waszych, czy tam kogoś innego, nie? Także oczywiście życzę wam oczywiście udanego weekendu i wszystkiego dobrego, co tam byście chcieli. No i co, widzimy się między 1 czerwca i 6 to będzie ostatni dzień w ogrodzie, też na działce, także tam widzimy się w tych materiałach, a potem resztę materiałów jakoś wymyślę też może i też w ogrodzie i też też w domu, jeśli chodzi o jakieś różne przyczyny chorób czy inne jakieś nowe rośliny czy coś, jakieś unboxing czy coś, to też będą na tym kanale TikToku. Także zapraszam do obserwacji, no i oczywiście dziękuję za uwagę, no i do zobaczenia do kolejnych materiałów. Także na razie, no i jak zawsze oczywiście pozdrawiam was.